Siema, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj kolejny part z unboxingu boxa Korea 2002. Trzeci part, przedostatni, także zapraszam. No siema, tak jak mówiłem, dzisiaj sorry, muszę mikrofon poprawić, będzie szurać. Tak jak mówiłem, dzisiaj unboxing, trzeci part boxa z Korea, Japonia 2002, Mistrzostwa Świata. Kolejne 6 saszetek. O, wychodź. I mamy 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6. Znowu zapomniałem dać podstawki. Uczę się nadal tego mikrofonu. Muszę zakupić parę rzeczy, żeby wygłuszyć go. Specjalny program muszę się nauczyć. Także w Audacity wyszumiania. Oj, no właśnie. Dobra, moi koledzy, koleżanki. Damy go jeszcze bliżej, żeby było widocznie. Znowu sobie zastosujemy stary myk z wyostrzaniem. Jest chyba wyostrzony obraz. Jak się nie mylę, wszystko dobrze widać. I jedziemy. 6 saszetek. Przypominam, że zostało nam w tym boksie 12. I mam Verona. Czekajcie, spróbujmy jeszcze na Veronie. To może będzie lepiej zadziała. O. Mamy Verona. Mamy Friedl, Larsson, świetny zawodnik, Henrik Larsson, Onopko, mamy Belgię, której nie miałem, oraz karta 13. Też tego nie kojarzę, żebym to posiadał, także fajnie, fajnie, fajnie. Sorry za kolory, ale tak jak mówię, no będzie czas, żebym to opanował, a ta kamera jest w zastępstwie, moi drodzy, w zastępstwie. Czekam na aparat. Czy czekam? Jeszcze go nie zakupiłem. Czekam na wypłatę. Aparat trochę drogi. No ale cóż. Chilavert, świetny bramkarz. Naprawdę świetnie bronił, wtedy pamiętam. Shinji Ono. No i mamy Argentynę. Oraz kartę Argentina 78, jest to numer 14. Druga saszetka. Przed ostatnim partem, czyli czwartym, uzupełnię sobie album cały. Wrzucę te karty, zobaczymy, co nam brakuje i sprawdzimy, czy uda się nam trafić komplet. Agali. Vieri, Christian Vieri. O, tutaj mamy Boksicza. Świetnie. Janek Kerr, także znany piłkarz. Mamy Portugalię, moi drodzy. Portugalia oraz numer 15. Także nie kojarzę tej karty. Espania. Fajnie, fajnie, fajnie. Rozwijamy się. Połowa już za nami. 3 saszetki. Lecimy z kolejną. O, ta była już tak dziwnie otwarta, więc sobie zobaczymy ją z przodu. I mamy tutaj Meksyko, ciemno już się niestety zrobiło na zadworze, nie mam lampy, mam nadzieję, że zdążę. Karta numer 16 i zobaczcie, co tutaj mamy. Pięknie, znaczek PZPN-u. To się bardziej przyjrzyjmy. No naprawdę, ta edycja, ja się dziwię i biję się mocno w pierś, jak to się stało, że tą edycję jeszcze nie mam skompletowanej, że dopiero tak późno się za nią wziąłem. Zastanawia mnie to bardzo, no ale cóż zrobisz. Życie. Nie można wszystkiego naraz zbierać. O, mamy Rivaldo. 2 saszetki. Ta edycja widzę, że interesuje wyłącznie starych wyjadaczy. Jakoś znaczna część ludzi po prostu ją obchodzi. Czy to u mnie na kanale, czy u innych. Widzę, że te wyświetlenia wskazują na to, że jednak w Polsce najbardziej popularne są edycje standardowe, które są wydawane, że tak powiem, masowo na rynek polski,
typu Champions League, typu Ekstraklasa, chociaż Ekstraklasa też słabo. Mamy 17 i tym samym chyba informujemy, że mamy także, Marcinie, dla Ciebie 17, czyli 18 i 17, dwa Twoje braki są u mnie, bo to jest moja powtórka, więc wyślę Wam tą przesyłkę, zaraz się skontaktuję, idzie moja żona. Widziałem ją w oknie, oczywiście, w oknie. Meksyk. Meksyk. Meksyk 70. Naprawdę świetne te karty są. U nas karta 122. Jest to Brazylia, to także jest powtóreczka. Ja uważam, że już tutaj mamy naprawdę, naprawdę sporo kart uzbieranych. I dzisiaj się pokuszę o uzupełnienie. Wrzucę je w album specjalny. Kartki z Platinum, z Cards Planet i Reina. Dobra, moi kochani. Sporo kart podstawowych, a z takich tych kart specjalnych zaraz Wam pokażę. Cura przyszła, to Wam będziemy szybciutko kończyć. I mamy tutaj takie karteczki. PZPN, Brazylia, Paragwaj, Meksyk, Argentina i Argentina. Fajnie, fajnie to wygląda. Następny odcinek będzie już z albumem. Mam nadzieję, że będziemy go kompletować. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!